mamy nawódź pospolitą już coraz rzadszą w naszym kraju, bo my głównie gdzieś tam kojarzymy tą nawódź kanadyjską, która też ma żółte kwiaty, ale bardziej takie większe te kwiatostany, takie zwisające. No nawódź jest świetna do tego, żeby oczyszczać układ moczowy w przypadku właśnie kamicy moczowej, ale też w przypadku takich terapii właśnie przeciwreumatycznych. Dlaczego? Ponieważ oczyszcza, świetnie oczyszcza organizm ksenobiotyków, usuwa kwas moczowy, mocznik, chlorek sodu, więc jest świetnym wsparciem w przypadku tych takich chorobów no, bólowych stawów. No i no, praktycznie zawsze w każdej mieszance na oczyszczanie układu moczowego cynerek znajdziemy nawódź. To jest już taki jakby powiedzmy standard. I patrzę, gdzie tutaj jeszcze jest, a jest jej troszkę. Dlatego warto ją sobie pozyskać. No tutaj już jest akurat taka przekwitnięta, może mniej ładna. Ale gdy się przejdziemy dalej, to na pewno jeszcze znajdziemy jakąś taką bardziej dojrzałą. No i my sobie właśnie zbieramy, bo chcemy sobie też zrobić taką mieszankę oczyszczającą nerki. Mamy już jarzębinę, owoc jarzębiny. Teraz mamy właśnie kwiat na włoci. Dzika róża też nam się tutaj sprzyda, więc no za chwilkę pójdziemy na tą dziką różę. I, no i zasuszymy sobie i będziemy robić herbatki. Ale możemy też sobie nalewkę zrobić, jak najbardziej taką nalewkę, taką właśnie jak będzie się robić takie kuracje oczyszczające, odtruwające organizm, no to ta nawódź będzie idealna, no bo ona naprawdę jest dosyć silnie moczopędna, no i zresztą no zobaczymy to jak zrobimy sobie taką herbatę, że no sami zobaczymy ten efekt taki właśnie oczyszczający. No jest jej trochę tutaj. Tutaj jest taka ładna. To już taka dorodna. Można by tutaj pokazać z bliska. No i oczywiście, jak nie mamy tej nawłoci zwyczajnej, no to i z kanadyjskiej możemy skorzystać. Aczkolwiek, no najlepsza tak naprawdę jest ta pospolita. Ale jak nie mamy, nie mamy do niej dostępu, to jak najbardziej zamiennikiem może być ta kanadyjska. Więc zawsze lepsze to niż nic. Tylko tak jak mówię, w takiej klasycznej fitoterapii no najczęściej właśnie omawia się tą nawódź pospolitą. Także tutaj na to właśnie patrzymy. A tutaj już przed nami cudny krzew dzikiej róży. Jak widzimy są kolce, dlatego też mam no, dzisiaj rękawice, co jest nietypowe, bo zazwyczaj chodzę zazwyczaj bez rękawic, jak pozyskuję. No ale dzisiaj no, chciałam, żeby się trochę zabezpieczyć. I wiem, że to dziwnie i śmiesznie wygląda, no ale no, coś za coś. No, nie chcę po prostu sobie pouszkadzać dłoni, więc jestem zmuszona. No, wziąć te rękawice. No i zaraz będziemy ją obrywać. No i dzika róża to jest tak naprawdę no super, super owoc. Super owoc, super food, taki nasz polski, niedoceniany, bardzo bogaty w witaminę C. W 100 gramach czasem może być od 2 do 4 gramów witaminy C, więc to jest bardzo sporo. To jest tak naprawdę taka nasza rekordzistka. Ma bardzo dużo bioflawonoidów, a te bioflawonoidy powodują to, że ta witamina C jest lepiej przyswajalna przez nasz organizm. Poza tym zawiera witaminy z grupy B. Ma też karotenoidy, zawiera luteinę, zawiera likopen i zawiera też reaksantynę, więc będzie świetnym wsparciem dla osób, które mają problemy z układem, problemy z oczami, z zaćmą. Będzie też wsparciem. Będzie też świetnie oczyszczała organizm. I będzie dla takich organizmów wyczerpanych po jakichś chorobach ciężkich czy po chemioterapiach warto sobie taki owoc wykorzystać. Co ciekawe, od kilku lat bodajże duńscy naukowcy odkryli taki związek w dzikiej róży galaktolipid. Co się okazało, że związek ten ma działanie przeciwzapalne i zmniejsza bolesność stawów, tą tak zwaną sztywność stawów.
Tylko minus jest taki, że ta substancja powyżej 40 stopni ulega niestety uszkodzeniu, więc jeśli my przetwarzamy sobie tą dziką różę w formie herbaty, że ją suszymy gdzieś tam w piekarniku, czy robimy marmolady, czy kompoty, no to niestety, ale już tego galaktolipidu tam nie będzie. Ale jest taki sposób, że po prostu możemy sobie te owoce przetworzyć świeże, surowe, poprzez to, że później może Państwu pokażę, bo z tą dziką różą to nie jest taka łatwa sprawa, bo po pierwsze tutaj te kolce, więc trochę jest tego wysiłku, a druga rzecz, musimy z tej dzikiej róży te nasionka i włoski wydobyć, bo to jest, no może nam podrażnić przewód pokarmowy, przełyk, no i będzie nas swędziało, zresztą sama obróbka dzikiej róży też najlepiej w rękawicach robić, bo jak się później gdzieś dotkniemy, a mamy te włoski, to będzie nas wszędzie swędziało, więc to ja już tak mówię. No i jak już obierzemy sobie tą dziką różę z tych włosków, z tych pestek, no to możemy sobie ją w takiej świeżej postaci zmieszać z miodem. Tego miodu więcej, jeszcze raz tyle co dzikiej róży, razem zblendować i wtedy przyjmować. I to jest taki rodzaj kuracji w przypadku stanów zapalnych stawów. Wtedy przyjmujemy jedne, dwie łyżki takiego miodziku z dzikiej róży. Stosujemy przynajmniej 4 do 6 tygodni, żeby w ogóle jakiś efekt był widoczny. No a później robimy przerwę sobie tak z 2 tygodnie i później możemy znowu wznowić taką terapię. Ja uważam, że warto spróbować, jak mamy problemy ze stawami, mamy jakieś zwyrodnienia. Warto zawsze spróbować. Więc, a po drugie, no skorzystamy z tego potencjału, który tutaj mamy, z tych witamin, z tych bioflawonoidów. Myślę, że naprawdę warto się pokusić o coś takiego. Zachęcam Państwa do tego, spróbować. No i też możemy oczywiście, jak możemy sobie zasuszyć te owoce, no ale już wtedy nie będzie tego galaktolipidu. No ale znowu będą inne właściwości, ale oczyszczające właściwości zostaną. Minerały zostaną, bo ona też ma dosyć sporo minerałów, ma też potas, mangan, magnez i inne ciekawe substancje. Dlatego zawsze też dzika róża była w tych kuracjach takich właśnie odnawiających organizm, wzmacniających. I bardzo często można sobie później dodać jeszcze inne owoce, na przykład jarzębinę, głuk. Robić takie mieszanki po prostu i pić sobie taką herbatkę owocującą. No i to będzie takie wsparcie takie wewnętrzne, takie będziemy ten organizm wzbogacać, pewne minerały, substancje też odżywcze, przeciwzapalne, antyoksydacyjne.